Drugie spotkanie w dniu dzisiejszym przed nami po dosyć jednostronnym 2-0 pomiędzy Curious a Baby Knight. Oczywiście Curious wygrał przed nami, myślę, że trochę bardziej wyrównany mecz po stronie prawej w kolorze czerwonym. Na mapie Weirwintele jest Solar, jego przeciwnik w dniu dzisiejszym, natomiast to Millennium Daisy. Solar pisał w przerwie, że no teraz jest trochę zdenerwowany. No cóż można ciekawego na ten temat powiedzieć, że nie jest zdenerwowany? Chciałem mu napisać spokojnie. Grasz po prostu z francuskim graczem na francuskiej ziemi, w Marsylii, w ich prochausie francuskiego teamu, otoczony przez Francuzów. Czym się tutaj denerwować? Jeżeli wygrasz, to przecież nic złego nie będzie się działo. No i przy okazji dla osób, które są na streamie, od razu taka informacja, ten mecz, jak i ogólnie dużo gier z dzisiejszej imprezy, czyli Numericable MK Plan, wyląduje na YouTubie, z tego względu, że skończył mi się już materiał na dysku, który mógłbym wrzucać na YouTuba, więc lecimy dzisiaj z tym, będziemy wrzucali dzisiaj to. Trochę tych gier powinno się pojawić, najciekawsze gry będą w grupie B moim zdaniem, bo grupa B to Harmsterm, 4GG, Stefano i Jadong. Będzie fajnie, w szczególności czekam na mecz 4GG kontra Jadong i chciałbym zobaczyć Jadong kontra Stefano, to byłoby coś niewiarygodnego. Oczywiście Stefano nie jest już w swojej formie, to nie jest ten stary, dobry Stefano. Aktualnie Stefano to jest jedna wielka kamperiada, ludzie oglądali jego ladera, no to Stefano kampi. Stefano mocno kampi. Dobra, gaz był, do tego Spawning Pool, oczywiście wcześniej ekspansja, Scarlet nie kampi, Stefano kampi. Ludzie, jak Stefano kampi. Ja wieczorem będę miał problem, żeby to jakoś przeżyć, no ale miejmy nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę, a wy razem ze mną. Stefano gra aktualnie w turnieju, chociaż tak naprawdę powiedział, że przeszedł na emeryturę, jednak podobno ma teraz luźniejszy okres na studiach. Czy on studiuje w końcu też nie, to nie wiem, chyba tak, chyba jest na uniwersytecie i może sobie trochę pograć. No w sumie dlaczego by nie, pogra sobie, czy coś wygra, czy nie wygra, to jest bez znaczenia, dostał zaproszenie. Nie wiem, gdzie on we Francji mieszka nawet, ale wiem, że impreza aktualnie odbywa się w Marsylii, Prohaus Teamu Millennium. Miałem, powiedzmy sobie, przyjemność być w Marsylii jakoś w październiku, na szczęście tylko jeden dzień i chyba nawet byłem gdzieś tak na dzielnicy, którą bym nazwał, powiedzmy sobie, na warszawskie przełożenie to byłaby gdzieś Praga. Nope. Szukaliśmy białych ludzi, ciężko było, cholera jasna, jedynego białego człowieka, którego znaliśmy, to z którego nocowaliśmy, wyszedł taki Francuz z czerwonym nosem, nawalony winem w cztery nydusy. I nas wpuścił. Bardzo, bardzo ciekawe było. Cóż ciekawego tutaj dalej będziemy mieli? Zobaczmy, ekspansja jest przejmowana. Widzimy, że bunkier sobie grzecznie z przodu czeka. Marinesy wychodzą, żeby obronić tą SCV-kę, żeby pomóc jej wrócić grzecznie do domu. Szanse jednak na jej powrót do domu są coraz mniejsze i mniejsze, chociaż może się uda. Obroniona, bardzo ładnie, Link zestrzelony, więc idealnie zagrane przez Dejszego. No i cóż więcej, pneumatyk Carapace ze strony Solara, to jest dosyć ciekawe. Ktoś powie, ale po cholerę mu ten speed na Overlordach, będzie chciał zeskautować, będzie chciał się upewnić, co się dzieje w bazie przeciwnika. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież to nie ma najmniejszego sensu, bo Zerg nie może wydawać tych minerałów, gazów w tak wczesnej fazie, żeby szykować się do obrony. Z drugiej strony Terana, aby dowiedzieć się, co się dzieje u przeciwnika, musi użyć, rzucić skana. Skan to jest mniej więcej 250 minerałów. Skan można zamienić na muła, a muła na 250 minerałów. Więc wszystko gdzieś tutaj kosztuje. Nie płaczmy, że nie wiemy, co się dzieje w bazie przeciwnika, jeżeli nie jesteśmy gotowi wydać trochę tych minerałów, aby się upewnić. Więc okej. Na razie cisza i spokój, jeżeli chodzi o rozgrywki. Solar nie bardzo zdradza, co chce dalej kombinować. No, przyjmuje sobie kolejny gaz. Mapa jest na tyle duża. Tak naprawdę chyba Solar czekał, żeby upewnić się, co się dzieje u przeciwnika. Zobaczył podwójny Evolution Chamber dopiero w tym momencie. No i wie jedną rzecz, że na pewno to nie będzie mech, bo jest techlab dorzucony przy raksach i produkowane. Coś było w tym techlabie. Oczywiście jest to steampack.
do tego wszystkiego jeszcze, no właśnie, podwójny Evolution Chamber. I co tutaj będzie ciekawego? 1-1, no to jesteśmy pewni, że niedługo się pojawi, tylko pytanie, na czym? Do obrony? No to jasne, spoko, tego jesteśmy pewni. Tylko czy do ataku dla Lingów, czy też dla Roachy, i to będzie nam później mówiło mniej więcej, jaką kompozycję Solar będzie chciał tutaj trzymać, plus jeden do ataku do tla Lingów, Mela atak tak zwany, czyli Lingi, Ultralingi, Broodlingi, ktoś jeszcze, na dronki to nie działa, no nie, to byłoby na tyle. Cóż, podwójny eBay ze strony Dejszego, więc żadna ze stron nie chce być bardzo agresywna w tej wczesnej fazie gry. Tu wszystko może jeszcze się tak naprawdę wydarzyć. Spróbują zagrać grę makro. Zastanawiam się, czy Dejszy podglądał, jak Solar sobie tutaj trenował. Oj, no niestety, jak widzimy, tutaj jeden kryptumer biedactwo, miało gorączkę, rozpalił się do czerwoności. Niestety tej gorączki nie wytrzymał. Baneling jest w przygotowaniu. Ling Bane, no i czekamy na Mutaliski. Tak naprawdę, bo wszyscy wiemy, jak to powinno wyglądać. Chociaż zastanawia mnie ta dodatkowa haczerka ze strony Solara. Na pewno będzie miał odpowiednią ilość larw. Nie będzie miał sytuacji, że będzie jakaś nadwyżka i nie będzie miał na co to wydać. Więc Spire jak najbardziej powinno się pojawić. Ale mam wrażenie, że to jednak tych Lingów będzie dosyć znacząca ilość. Kolejne sztuki są w przygotowaniu. Ling Bane oczywiście. Czekam na te Bane'y. Ler za chwilę będzie gotowy. Już jest. No i co ze Spire? Na ten moment jeszcze jest. Już dorzucony. I próba teraz złapania armii. Nie bardzo się uda. Trzeba się wycofać. Trzeba poczekać na Banelingi. Speed na Bane'ach dopiero aktualnie się tworzy. Armia została złapana. Dejszy powinien się ewakuować. Schował się do medivaków, no i ucieczka. Taka standardowa, bym powiedział, wymiana. Ale nie podobało mi się to, co zrobił Dejszy. Dejszy chyba myślał, kombinował, że gdzieś tam da radę się przebić przez przeciwnika. To już w ogóle tego nie rozumiem. Tego w żaden sposób nie jestem w stanie zrozumieć, co się aktualnie teraz stało. Czemu on wyrzucił tą armię, czemu nie spakował, czemu nie uciekł. Przede wszystkim największy błąd Dejszego: nie niszczył creepu na środku. Żadnych skanów nie było, żeby to wyczyścić. Po to powinny być te ataki. W międzyczasie jeszcze Lingi się wbiły. Podgryzają SCV-y. Tu creep jest cały czas rozprzestrzeniany, więc ekspansja będzie blokowana. Zmusza przeciwnika do załadowania wszystkiego do medivaków. No cóż, z Lingów dużo nie zostało. Ale ekspa cały czas jest blokowana. I w tym momencie ciężko jest ją przejąć. Overlord zostanie za chwilę zastrzelony, ale to już przynajmniej 2,5 minuty w plecy z tą ekspą. 2,5 minuty, kiedy nie można... Dojdziemy do 3, kiedy nie można wydobywać z niej. Więc takie rzeczy oczywiście, każda taka zagrywka jest mocno na korzyść Zerga. I teraz pojawiają się już na polu bitwy pierwsze Mutaliski. Lada moment będą. Szykuje się Dejszy z jakimś tutaj dropem. Overlordy są rozstawione wystarczająco dobrze, aby pilnować, czy jakiś drop nie będzie chciał przelecieć i no, wypatrzy ten jeden drop. Oczywiście jeden zostanie wypatrzony. Czekamy na te mutale, gdzie one są. No jest 6 sztuk, nie całkowicie mogą to przechwycić. Czy jednak się wrócą? Na razie się nie wracają. Pilnujemy mutalisków, bo drop właśnie myśli, aby gdzieś tutaj wylądować. Jest na kursie przechwytuj. Lingi są na kursie przechwytującym. To akurat średnio zadziało. Fajnie, ten jeden marine został rzucony. W drugim miejscu spróbuję wyładować. No ale zobaczcie, mutaliski właśnie się pojawiły. Nie ma speeda i odpalił w tej chwili. To spróbuję się ewakuować, ale to już można rozrzucać piechotę. Nie rozrzucam, traci, szkoda. Skanów na środku nie ma. Jedna mina ładnie tutaj zwabiła trochę te jednostki, no ale to jest tylko i wyłącznie jedna mina split army ze strony Dejszego. I Banelingi z dołu próbują się przedostać. Trochę mało Dejszy ma tego wszystkiego. Udało mu się to przegonić, no a co nie zmienia faktu, że jednak i tak tego jest trochę mało. W sumie podoba mi się ten jeden wiking, który na odległość atakował. Gdzie są miny przekopane? Nie ma. Bane się połączyły, jakaś transfuzja zarzucona. Bane, no ale czemu cała piechota nie walczy na raz? Medivaki leczą piechotę, ale też nie wszystkie oddziały. Nowe jednostki podchodzą, gdzieś te miny są zakopane. Overseera żadnego nie widzę. Wydobycie aktualnie jest podobne. Jest bardzo podobne. Ciekawi mnie, czy Solar widzi tą minę teoretycznie. On, no, widzicie ten czarny? To jest właśnie zakopana mina.
Szybko zagryziona. Jedna, druga. Steam odpalony, brakuje Banelingów. Mina się zakopuje, w nic nie wystrzeli, jednak trochę więcej Bane'ów by się tutaj mimo wszystko przydało, żeby przy okazji niszczyć też miny. Był taki okres na początku Art of the Swarm, kiedy właśnie tyranie przychodzili w miny oraz piechotę, że zergi próbowały w jakiś sposób zagrać, walczyć przeciwko tym minom. Nie bardzo wiedzieli, jak to robić. Była taka akcja, że były wysyłane niewielkie oddziały tych lingów. No i teraz ciekawostka, wróci, próbuje wracać, żeby aktywował to. Były też roachy, które z przodu gdzieś biegły. Była opcja, że Aleś teraz obrywa z dwóch stron, się wbija. Aleś pięknie! To zostało zagrane z piechoty, nic nie zostaje w międzyczasie. Mutaliski tam harasują wydobycie po całej linii. Bardzo ładnie Solar od tyłu zapukał do przeciwnika. I wracając do tego, co mówiłem, był też moment, była próba, jakby widziałem snut, to by kombinował rzucać infestę Terran, żeby aktywować te miny, potem wbiegały Lingi, Bane'y. No jednak najlepszy sposób to Ling, Bane, Muta, przy czym Bane'y są tyle właśnie dobre, że nawet jeżeli są trafione miną, to przy okazji zwykle też niszczą tą minę przeciwnika, jeżeli jest ich oczywiście odpowiednio dużo. Więc w tym momencie zobaczmy jednostki stracone. Bardzo podobne są te straty, ale teraz jest ważny moment, przydałby się speed, creep był lekko wyczyszczony, miny gdzieś tu się trzymają. No i nie może nic zrobić ciekawego, w międzyczasie u dołu jeszcze jest drop przechwytywany. Ta chmara lingów, Bane'ów wbija się do środka, musi tutaj mikrować, uciekać Daishi. Jakiś plus dla niego, no to na pewno plusem jest duża ilość medivaków, ale nie to, że tutaj za chwilę. Ale się Bane'y połączyły, Armageddon. Po prostu Armageddon. Całkowity. Jeszcze mutale wpadają w to wszystko. Lingi, kolejne Banelingi są tworzone. No Daishi z tego chyba wyjść już nie da rady. Nawet podniesienie orbitala tu nic nie pomoże, bo oczywiście to i tak już płonie orbital. I kwiczą Lingi. Bym powiedział, że mamy GG. Nie widzę tutaj już opcji. I tak też jest GG. 1-0 dla Solara. Wyłączyłem twarzowo mikrofon. Dwuminutowa przerwa, mówią Francuzi, więc jeżeli Francuzi mówią, że dwuminutowa przerwa, to ja mówię, ja vol, mein Commandeur, i za chwilę wracamy z kolejną grą.